Homoseksualizm to nie jest miłość. I to, czym jest miłość, określa Słowo Boże, Pismo Święte. I homoseksualizm miłością nie jest. Pismo Święte mówi o miłości między osobami tej samej płci. Tak czytamy na przykład w pierwszej Samuela, pierwsza księga Samuela. Czytam ze Słowa Bożego, z tłumaczenia Biblii Gdańskiej. I jest to pierwsza księga Samuelowa, 18 rozdział, werset pierwszy. I stało się, gdy przestał mówić do Saula, że dusza Jonatanowa spoiła się z duszą Dawidową i umiłował go Jonatan jako duszę swoją. Czyli widzimy, dusza Jonatana była złączona z duszą Dawida, a Jonatan kochał go jak własną duszę. To jest 1 Samuelowa 18:1. W chwili swojej śmierci Dawid pisze o Jonatanie, 2 Samuelowa 1:26. 2 Samuelowa 1:26. Bardzo mi cię żal, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo wdzięczny. Większa u mnie była miłość twoja niż miłość niewieścia. Czyli widzimy wyraźnie, boleję nad tobą, bracie mój Jonatanie, byłeś dla mnie bardzo przyjemny. Miłość twoja do mnie była wspaniała, przewyższająca miłość kobiet. Ten świat ma obsesję na punkcie seksu. Naturalny umysł jest całkowicie wypaczony. Gdy tylko ktoś mówi o miłości, zakłada się, że chodzi o związek seksualny. Wydaje się, że miłość agape nie jest znana, a jej miejsce zajmuje eros. Fakt, że miłość Dawida do Jonatana przewyższała miłość do kobiet, wskazuje, że była ona całkowicie pozbawiona motywów seksualnych. I teraz przeczytam z pierwszego rozdziału, 15 wersetu Tytusa. Czytam ze zrewidowanej Biblii Brzeskiej. Tytusa 1:15. Czyści wszystko mają czyste, a pokalani i niewierni nic nie mają czystego, ale pokalany jest i umysł ich, i sumienie. Tytusa 1:15. Dla czystych wszystko jest czyste, ale dla tych, którzy są splugawieni i nie wierzą, nic nie ma czystego, ale nawet ich umysł i sumienie jest splugawione. Biblia jest całkowicie jasna w tej kwestii. Jeśli chodzi o stanowisko Boga wobec wszelkiej niemoralności, a dotyczy to także związków seksualnych między osobami tej samej płci. I tutaj możemy zwrócić uwagę na Słowo Boże z kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, czytam z Biblii Gdańskiej, trzecia Mojżeszowa 20:13, 20 rozdział, werset 13. Mąż także, który by z mężczyzną obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczynili oba, śmiercią umrą, krew ich będzie na nich. Jeśli by też mężczyzna leżał z mężczyzną jak z kobietą, obaj popełnili obrzydliwość. Podniesienie tego tematu powoduje jednak, że natychmiast pojawiają się gwałtowne sprzeciwy. Zwróci się zazwyczaj uwagę, że prawo mojżeszowe zabrania również jedzenia bekonu i ostryk. Czy nas również obowiązują te ustawy? Na to oczywiście odpowiem. Prawo mówi, nie będziesz kradł. To mówi nam 2 Mojżeszowa 20:15. Czy dziś słuszne jest kraść? Nie będziesz cudzołożył? Księga Wyjścia 20 rozdział 14. Czy cudzołóstwo jest dopuszczalne?
a może nie będziesz mordował? Księga Wyjścia 20:13. Moralne zasady prawa są tak samo ważne dzisiaj, jak w czasie, gdy zostały napisane. W Nowym Testamencie znajdujemy tego potwierdzenie. Kto kradł, niech już nie kradnie. Efezjan, 4 rozdział, 28 werset. 4:28, list do Efezjan, 4:28. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, a raczej niech pracuje, robiąc rękoma swymi to, co jest dobrego, aby miał z czego udzielić potrzebującemu. I także mamy Hebrajczyków 13:4. Hebrajczyków 13:4. Wyraźną zasadę: małżeństwo u wszystkich niech będzie poważane i łoże niepokalane, a wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził. Czyli małżeństwo niech będzie utrzymywane we wszelkiej czci, a łoże niepokalane, bo wszeteczników i cudzołożników Bóg sądzić będzie. A także pierwszy list Piotra 4:15. Pierwszy Piotra 4:15. Pierwszy Piotra, 4 rozdział, 15 werset. Ale nikt z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo wtrącający się w cudze rzeczy, lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, owszem, niech chwali Boga za to. Czyli niech nikt z was nie cierpi jako morderca. W wyraźnym kontraście wolność chrześcijanina w stosunku do ograniczeń dietetycznych w prawie Mojżesza jest doskonale wyjaśniona. I to mamy na przykład podkreślone w 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 1 Tymoteusza, 4 rozdział. Czwarty rozdział 3-4. Zabraniających wstępować w małżeństwo, nakazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, by je przyjmowali z dziękczynieniem wierni i ci, którzy poznali prawdę. Bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre, a nic nie jest do odrzucenia, jeśli się przyjmuje z dziękczynieniem. Czyli widzimy wyraźnie, że nakazując wstrzymywanie się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby były przyjmowane z dziękczynieniem przez tych, którzy wierzą i znają prawdę, każde bowiem stworzenie Boże jest dobre do jedzenia i nie można mu niczego odmówić, jeśli jest przyjmowane z dziękczynieniem. Także Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Werset 10. Dzieje 10:10. A będąc głodnym chciał jeść, a gdy oni mu sporządzali, przypadło nań zachwycenie i ujrzał niebo otworzone i wstępujące na się naczynie jakieś jakby wielkie płótno za cztery rogi uwiązane i spuszczane na ziemię, w którym były wszystkie czworonożne zwierzęta ziemi i dzikie gadziny i ptactwo niebieskie. I stał się głos do niego: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr rzekł: żadną miarą, Panie, gdyż nigdy nie jadłem nic pospolitego albo nieczystego. A głos znowu powtórnie do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej tego za pospolite.
Chociaż prawo mojżeszowe nie jest regułą życia chrześcijanina, bo łaska wykracza daleko poza roszczenia prawa, to jednak istnieje słuszne i właściwe użycie prawa. Sprowadza ono na potępienie wszystko, co jest sprzeczne z jego zasadami moralnymi. Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla bezprawia i nieposłusznych, dla bezbożnych i dla grzeszników, dla bezbożnych i profanów, dla tych, którzy kalają się z ludźmi. Jeśli jest jakaś inna rzecz, która jest sprzeczna ze zdrową nauką, to możemy zobaczyć podobną myśl w 1 Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza 1,9. Pierwszy list do Tymoteusza 1,9. Wiedząc o tym, że zakon postanowiony jest nie dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i nieuległych, bezbożnych i grzeszników, bezacnych i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, zabójców, wszeteczników, mężołożników, ludokradów, kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce. Nowy Testament nie pozostawia nam wątpliwości co do stanowiska chrześcijan w sprawie homoseksualizmu. Z tego powodu Bóg wydał ich na pastwę podłych uczuć. Gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne używanie na to, co jest przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni, porzucając naturalne używanie kobiety, płonęli w swej żądzy jedni ku drugim. Mężczyźni z mężczyznami czynili to, co jest niestosowne i otrzymywali w sobie tę odpłatę za swój błąd, która była odpowiednia. Rzymian, pierwszy rozdział, list do Rzymian, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. Dlatego poddał ich Bóg namiętnościom sromotnym, bo niewiasty ich zamieniły używanie przyrodzone na przeciwne przyrodzeniu. Podobnież i mężczyźni, porzuciwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, sromotę popełniając i należną zapłatę błędu swego na sobie ponosząc. Także mamy wyraźnie powiedziane w pierwszym liście do Koryntian 6,9: nie łudźcie się, nie łudźcie się. Pierwszy Koryntian, 6 rozdział, 'Alboż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie mylcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I takimiście niektórzy byli.' Dokładnie to. Widać, że nie wolno się łudzić, bo ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani nadużywający siebie z ludźmi tej samej płci, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani wyłudzacze nie odziedziczą Królestwa Bożego. Także jest powiedziane w liście Judy 7 werset: jak Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które tymże sposobem, jaki one zawsze teczniały i udały się za cudzym ciałem, wystawione są za przykład, ponosząc karę ognia wiecznego. Czyli widać, podobnie jak i Sodoma i Gomora, a także miasta wokół nich, podobny sposób oddające się wszeteczeństwu i chodzące za obcym ciałem zostały przedstawione jako przykład, cierpiąc pomstę ognia wiecznego. Pan Jezus przedstawił swoim uczniom charakter związku małżeńskiego,
I chciałbym ponownie zwrócić Waszą uwagę na 19 rozdział Ewangelii Mateusza, bo tam mamy w 45 wersecie bardzo ciekawą myśl. Mateusza 19, 45. A on odpowiadając, rzekł im: nie czytaliście, iż Stworzyciel na początku mężczyzną i niewiastą uczynił ich i rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Co ciekawe, jak tutaj widzimy, ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą, a oni dwoje będą jednym ciałem. W tym samym fragmencie Pan Jezus Chrystus zauważa, że są niektórzy eunuchowie, którzy tak urodzili się z łona matki, jak to czytamy w 12 wersecie, albowiem są rzezańcy, którzy się tak z żywota matki narodzili, są też rzezańcy, którzy są od ludzi urzezani, są też rzezańcy, którzy się sami urzezali dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje. Niektórzy mężczyźni nie mają seksualnego pożądania do kobiet. Jest to stan, w którym się urodzili. Nie ma sugestii, że cokolwiek ich zmieni. Nie jest to złe. W rzeczywistości może być wykorzystane dla Bożej chwały. W żaden sposób jednak nie mówi o homoseksualizmie. Związek homoseksualny nie jest usprawiedliwiony na podstawie naszych naturalnych pragnień lub ich braku. Podobnie pożądanie mężczyzny do kobiety nie usprawiedliwia cudzołóstwa. Co więcej, sam fakt, że coś jest za obopólną zgodą, nie czyni tego moralnym czy słusznym w oczach Boga. Zaledwie dotknąłem powierzchni tego tematu. Jest to temat, o którym Pismo Święte wcale nie milczy. Człowiek jednak znajdzie sposób, aby usprawiedliwić swoje zachowanie. Taka jest jego natura. Grzech jest bezprawiem, mówi nam pierwszy list Jana. Trzeci rozdział. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, czwarty werset. Każdy, kto popełnia grzech, ten i zakon przestępuje. Grzech jest przestępstwem zakonu. Grzech jest bezprawiem. Bez względu na to, jak rządy zdecydują się przedefiniować małżeństwo, jest ono jedynie przykrywką dla świadomej niezależności człowieka od świętego i sprawiedliwego Boga. I warto wziąć sobie do serca słowa z listu Pawła do Tytusa 1:15. 1 Samuelową 18:1, Kapłańską 20:13, Hebrajczyków 13:4, 1 list do Tymoteusza 1:9, Rzymian 1 rozdział 26-27, 1 list do Koryntian 6 rozdział 9-10 oraz Judy 7 werset, do czego zachęcam. Zatem główna teza, którą tutaj udowodniliśmy ze Słowa Bożego, jest taka, że homoseksualizm to nie miłość. Homoseksualizm nie jest żadną formą miłości.